Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę po raz kolejny gościć we wspaniałym Lubinie. Dzisiejsza konferencja jest tym bardziej szczególna. Dzisiejsza konferencja jest tym bardziej szczególna, proszę Państwa, że prowadzi ją moja najlepsza przyjaciółka Ela Witek. Bardzo się cieszę, to jest też wielkie wydarzenie dla mnie. Drodzy Państwo, Lubin to miasto szczególne na mapie gospodarczej Polski. To jest miasto, w które powinno być pokazywane jako przykład, dobry przykład tego, w którym kierunku powinna rozwijać się gospodarka. Bo KGHM, który jest symbolem Lubina, to jest ważna firma nie tylko tutaj dla regionu, nie tylko dla samego miasta, ale to jest ważna firma dla Polski. Ale z Lubinem łączy się też nierozerwalnie patriotyzm, słowo patriotyzm. Te wydarzenia, które tutaj miały miejsce, za chwilę będziemy też chcieli upamiętnić. I to jest połączenie właśnie tego, o czym dzisiaj trzeba mówić. Patriotyzm i gospodarka. I składa nam się to w całość patriotyzmu gospodarczego. My dzisiaj w Polsce musimy budować silną gospodarkę. Gospodarkę, w której ja bardzo często mówię na spotkaniach, jest więcej polskiej gospodarki. I takiej firmy jak KGHM, która jest perłą w koronie polskiej gospodarki, powinny być przez państwo wspierane, powinny być firmami, które są promowane, a nie tak jak w tej chwili robi to władza, firmy, które dostają dodatkowe obciążenia finansowe, dodatkowe podatki, ponieważ w kasie państwa brakuje pieniędzy. Nie tędy droga. Jeżeli firma przynosi zyski, jeżeli firma się rozwija, to powinna mieć możliwość inwestowania tych środków, które wypracuje w swój rozwój, zdobywania kolejnych rynków zbytu, szukania nowych ścieżek rozwoju, dawania pracy mieszkańcom tutaj w regionie, ale przecież wiemy doskonale, że dzięki KGHM-owi funkcjonuje w Polsce wiele, wiele firm, które kooperują z tą firmą i to jest właśnie ten przykład, jak i w którym kierunku powinniśmy zdążać. Ale to jest tak jak w rodzinie, jeżeli dobry gospodarz myśli przyszłością, to te środki, które udaje mu się zaoszczędzić czy wypracować, inwestuje w swoją przyszłość. A ten, który jest utracjuszem i traci pieniądze, to wyprzedaje to, co ma najlepszego, żeby dziurę budżetową łatać. I można powiedzieć, że to porównanie dokładnie pokazuje stosunek obecnej władzy do KGHM-u. Bo nie ma takiego przykładu w Europie, żeby jedna firma otrzymała specjalny podatek, który zostaje jej nałożony tylko. Dlatego, że podatek miedziowy, który KGHM płaci od pewnego czasu, którym zostało obciążony przez Platformę i PSL, tak naprawdę ta ustawa nazywa się o tym, że to jest podatek od różnych kopalin, ale on dotyczy w Polsce tylko i wyłącznie jednej firmy, tej najlepiej rozwijającej się, KGHM. My się z tym nie zgadzamy, bo uważamy, że dzisiaj trzeba budować gospodarkę opartą właśnie na nowoczesnym patriotyzmie gospodarczym, to znaczy promowania polskich marek, polskich firm, dawania szansom polskim przedsiębiorcom. My musimy wreszcie konkurować tym, że mamy wspaniale rozwijającą się gospodarkę, a nie tym, że jesteśmy najtańszą siłą roboczą w Europie. Dlatego przygotowaliśmy dzięki zaangażowaniu tutaj naszych parlamentarzystów, pani poseł Witek, pana prezesa Lipińskiego, pozostałych moich koleżanek i kolegów stąd z okręgu, przygotowaliśmy i bardzo głośno upominamy się o KGHM i przygotowaliśmy stosowny projekt ustawy. Ja mam przed sobą ten projekt ustawy. Pani poseł Elżbieta Witek razem z przewodniczącym klubu Mariuszem Błaszczakiem i panem marszałkiem Stanisławem Karczewskim 3 miesiące temu na konferencji tutaj w Lubinie prezentowała ten projekt. On jest gotów, jak państwo widzicie, jest złożony w lasce marszałkowskiej, skierowany do pierwszego czytania. To jest ustawa o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli będziemy tworzyli rząd, jeżeli państwo nam zaufacie, zlikwiduje ten niesprawiedliwy podatek dla KGHM-u, podatek miedziowy i zrobimy wszystko, żeby KGHM rozwijał się, a wszystkie środki, które dzięki
swojej działalności będzie wypracowywał, inwestował w rozwój firmy, bo KGHM jest potrzebny regionowi, potrzebny Lubinowi i potrzebny jest polskiej gospodarce. Dziękuję bardzo.